Dzień dobry, kłaniam się nisko Złotewskiego, Bałtyckiego Wybrzeża. Lubię spacerować plażą, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie nie spotyka się tylko spacerowiczów, ale i ludzi miejscowych. Oto wielki rarytas. Rybacy wprost na plaży wyplątują z sieci te oto rybki. To są malutkie bałtyckie śledzie. Zostaną one z pewnością usmażone, a następnie zamarynowane. Dzisiaj rybnych atrakcji będzie co niemiara. Obiecana pierwsza rybna potrawa to jest łosoś. Jednym z elementów dania będzie również kawior, a sposób oczywiście miejscowy, dość specyficzny, będzie to mianowicie ryba gotowana z jarzynami, ale gotowana w mleku. Płaty świeżutkiego łososia należy podzielić, a będę je kroił w kostkę, mniej więcej taką właśnie. Chodzi o to, żeby móc to warstwami układać w garnku. Skóra niech zostanie, ona będzie tę rybę trzymała w całości. Bez skóry łosoś mógłby się rozpaść. I jeszcze raz na pół. I takie kostki. W rondelku podgrzewam mleko, nie zagotowuję, a tylko doprowadzam je do temperatury około 60-70 stopni. Nie ma wrzeć w każdym razie. To chwilkę czasu zajmie. Mogę zatem zacząć przygotowywać warstwy kolejne tej potrawy. Najpierw na dno wlewam odrobinę oleju słonecznikowego i teraz układam rybę skórą do dna. Zawsze kładzie się skórą rybę do spodu. I teraz, kiedy mam pierwszą warstwę, dodaję jarzyny. Jarzyny, żadna filozofia. Jarzyny używane w krajach północnych, używane również powszechnie w Polsce. No więc po pierwsze nieco cebuli pokrojonej w pół plasterki. Teraz marchewka, którą pokroiłem w zapałkę. Teraz zwykły korzeniowy seler, również w zapałkę pokrojony, i rzepa, czarna rzepa. Tutaj jej kawałek mam, bo już nie wszyscy niestety w naszym pięknym kraju wiedzą, jak czarna rzepa wygląda. Czarna na zewnątrz, a idealnie śnieżnobiała w środku. I teraz taką warstwę robię. Polewam to jeszcze nieco olejem i w ten sposób wypełniam garnek do końca. Znowu ryba i jarzyny. Ostatnią warstwą, którą położyłem na wierzchu, są jarzyny. Wszystko oczywiście potraktowałem solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Wlałem tutaj mleko. Mleko ciepłe, to nie musi od początku się gotować. To za chwilę zacznie być gorące, ale nie można tego trzymać na zbyt wielkim ogniu. Mleko ma tendencję do kipienia, a ryba ma tendencję do rozpadania się. Zatem około 20 minut na niewielkim ogniu pod przykryciem to powinno spoczywać. Tu mam coś jeszcze w drugim garnku, o czym wcześniej nie mówiłem. To są mianowicie dwa ziemniaki w mundurkach, które całość będą dopełniać. Na kilka minut przed końcem do dania dodaje się śmietanę. Tutaj jest danie, a tu jest śmietana, której proponuję się przyjrzeć, bo proszę spojrzeć, oto na Łotwie można również kupić kwaśną śmietanę nalewaną do takich pojemniczków wprost z dużych kadzi. Kapitalnej jakości, niezwykle gęsta, no zupełnie jak nasza śmietana od baby, i ona całość zagęści i nada jeszcze temu wszystkiemu bardzo typowy bałtycki śmietanowy smak. Oczywiście ja nie mogę w tym już niczym mieszać, żadnej łyżki do środka wsadzić nie mogę, ryba by się rozpadła, więc trzeba teraz po prostu tak garnkiem przemieszać i postawić to jeszcze na ogniu na kilka minut. Ten sos powinien stać się jednorodny. Rzecz jest gotowa, to ma konsystencję zupy, dość gęstej, ale zupy, więc proponuję podawać całość w miseczkach. Najpierw postaram się szpatułką bardzo delikatnie wyjąć kawałki ryby, żeby się nie rozleciały. O.
Właśnie tak. I zaraz będę musiał tam włożyć chochlę, żeby nieco tych jarzyn oraz sosu zaczerpnąć dla siebie oraz dla Państwa, by Państwo mogli to dokładnie zobaczyć. O, właśnie. Przy okazji chwyciłem jeszcze jeden kawałek łososia. No i trochę kontrastu kolorystycznego, mianowicie jak to w tych stronach, na wierzch świeży koperek. A z czym to najlepiej jadać? No najlepiej jadać to oczywiście z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach, ale same ziemniaki byłyby jednak zbyt okrutnym pożywieniem, więc dwa gorące ziemniaki rozcinam właśnie w ten sposób. Nakładam tutaj jeszcze tą miejscową, naprawdę fenomenalną, kwaśną śmietanę i coś, co można na Łotwie za znacznie mniejsze pieniądze niż u nas kupić, kawior. Nie jest to kawior z jesiotra. Takie czasy, że dzisiaj jesiotr droższy niż wszystkie bogactwa świata. To jest kawior prawdopodobnie z łososia, jeszcze w błonie. I tego kawioru właśnie na wierzch tutaj trochę kładę. Świeżuteńki, kupiony dzisiaj o świcie w hali rybnej. U nas takiego w zasadzie kupić się nie da. No i bardzo proszę. Po kawiorze, osobliwie po nim, oblizuję zawsze dokładnie ręce. I proszę dokładnie spojrzeć. W ten oto sposób mamy dwa dania z nadbałtyku, dwa dania łotewskie. Ryba gotowana w mleku i śmietanie oraz ziemniaki gotowane w mundurkach ze śmietaną i czerwonym kawiorem. Rybołówstwo łotewskie nie jest wielkoprzemysłowe i dla takiego konsumenta jak ja i Państwo jest to z pewnością zaleta, ponieważ większość ryb trafia natychmiast po złowieniu do małych, często przydomowych wędzarni, takich, jaką za chwilę ujrzymy. No i jak to nad Bałtykiem? Wszystko się miesza. Te skrzynki na ryby pochodzą z Bornholmu, ale również z Helu oraz Kołobrzegu i Ustki. Tak to właśnie wygląda. W tej maleńkiej wędzarni na kratach spoczywają różne rodzaje ryb, które owiewa aromatyczny dym. Na dole jest palenisko. Pani dokłada tam drew i ewentualnie, gdy ogień sięga zbyt wysoko, podlewa go nieco wodą. Właśnie w ten sposób. Wędzarnie działają na potrzeby ich właścicieli, ale zaopatrują też małe sklepiki, których pełno na łotewskim wybrzeżu. Ryby dostarczane są tutaj dokładnie w takich skrzynkach, jakie przed wędzarnią stały. W tej oto mamy piękne, wręcz filmowe flądry, posypane leciutko solą. No i śledzie koniecznie muszę Państwu pokazać, bo one różnią się od tych miniaturek, które na plaży widzieliśmy. Pełnowymiarowe, wspaniałe śledzie. I jeśli Państwo tutaj będą i kupią rybę wędzoną w zimnym dymie, to ona bez lodówki przez tydzień wytrzymuje, zatem śmiało może być to pamiątka z Łotwy. Najważniejszym łotewskim kurortem jest Jurmala, porównywalna do naszego Sopotu. A to odpowiednik Monciaka, deptak o nazwie Juomas, czyli ulica Mierzejna. Kurort pełen jest przepięknej, drewnianej, zabytkowej architektury i to kolejne sopockie skojarzenie. Co prawda ten styl nieco się od naszego różni, ale każdy przybysz nad polskiego Bałtyku będzie się tutaj czuł prawie jak u siebie w domu. Jurmala szczyci się najpiękniejszą plażą na całej Łotwie. Zresztą ona ciągnie się aż 30 km w jedną i w drugą stronę. Piasku jest mnóstwo, jest złoty i czysty. Morze ciepłe, bo to Zatoka Ryska, a nie otwarty Bałtyk, więc wyobrażają sobie Państwo, latem ściąga tutaj wielu turystów. Zresztą i teraz poza sezonem jest ich dość sporo, ale jest znacznie spokojniej niż w sezonie, a czy może być piękniejszy widok niż spokojna, piaszczysta, bałtycka plaża i wędzone ryby? Takie właśnie połączenie teraz Państwu proponuję. Większość zapewne myśli, że z wędzonej ryby nic nadzwyczajnego zrobić się nie da, można ją
zjeść z chlebem albo pożreć w awanturce, mieszając wcześniej z twarogiem. Postaram się ten powszechny, ale jakże mylny sąd teraz zmienić. To będzie pełnowartościowe danie, ryba jeszcze będzie ciepła w dodatku, ale wszystko od początku musi się zacząć. Najpierw na tej małej patelence robił będę coś, co będzie do ryby dodatkiem, ale jakże istotnym. Tutaj mam taki oto właśnie, dość tłusty, przerośnięty, wędzony boczek, pokrojony w drobną kosteczkę i najpierw on musi się na tej patelni bardzo ładnie zezłocić. Rumiane skwarki należy zdjąć z patelni łyżką cezakową. Proszę spojrzeć, jak bardzo są rumiane, nawet bardziej złociste niż piasek Jurmali. Zdejmujemy je łyżką cezakową, ponieważ ten tłuszcz, który się wytopił, nie będzie nam już do niczego potrzebny. Takie czasy. Tłuszcz wieprzowy jest smutny, bo ludzie nie chcą go masowo spożywać, ale będzie to w tym wypadku z korzyścią dla smaku całości. Ten tłuszcz nie jest do niczego potrzebny. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli odleję go na piasek. Właśnie w ten sposób. I natychmiast kładę patelnię z powrotem na ogniu. Wrzucam tutaj, jak się rzekło, tak robię, wrzucam właśnie kawałek masła. I teraz będę dokładał do tego ziemniaki, które są oczywiście obrane i pokrojone w bardzo drobną kosteczkę. Tutaj czekają w wodzie, więc trzeba je z tej wody jak najlepiej odsączyć, żeby nie pryskało bardzo na patelni. I tak trochę będzie pryskać, ale ziemniaki winny się teraz nie tyle mocno smażyć, co dusić. Tyle ich wystarczy. Zmniejszam ogień i one, jak się rzekło, winny się dusić. Nadszedł czas, by zająć się rybą. Wolicie Państwo flądrę czy śledzia? W tym wypadku to i tak ja decyduję. Zatem będzie to flądra. Takie wędzone flądry, tak piękne, na południe naszego kraju przynajmniej w ogóle nie trafiają, zatem będzie to flądra, ale trzeba ją w przód owinąć bardzo dokładnie w metalową folię, więc teraz tej folii mniej więcej na dwie długości sobie biorę. Nie jest to proste, bo strasznie wieje. Tyle wystarczy. Układam rybę i teraz należy ją w miarę szczelnie w tej folii zamknąć, przynajmniej z tej spodniej strony. Ach, zrobi się pakunek na całość. Ryba jest w folii, bo będzie podgrzewana. Wędzona ryba na ciepło jest pyszna. W domu oczywiście wsadziłbym ją do piekarnika, ale w tych warunkach muszę postąpić w sposób następujący. Wkładam ją na patelnię, przykrywam i nie chodzi o to, żeby ona była potwornie gorąca, ale żeby zrobiła się ciepła. W ten sposób na pewno się ogrzeje. Zajmijmy się ziemniakami. Mała kosteczka, one już zmiękły, lekko się przyumieniły. Dodam teraz im nieco smaku kminkowego, wlewając na patelnię łotewski kminkowy likier zwany alaszem. Niech się wypali, nieźle bucha. Teraz muszę do tego dodać trochę miejscowej, jakże pysznej, kwaśnej śmietany. Mniej więcej łyżka skwarki, które wcześniej zrobiłem. I wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Niech to się ostatecznie tutaj udusi. Na samym końcu dodam do tego w drobną kosteczkę, taką samą jak były pokrojone ziemniaki, pokrojony miejscowy ser z kminkiem. To na pewno znają Państwo i z Polski. To jest coś w rodzaju zgliwiałego sera, który tutaj namiętnie się jada i kupić go można bez problemu na każdym rogu. Ten ser się oczywiście nieźle topi i on powinien całość ostatecznie związać. Mieszanina serowo-śmietanowo-ziemniaczano-boczkowa jest gotowa. Za chwilę przyjdzie na nią czas. Teraz ryba, którą trzeba, strasznie gorąca, wyjąć z folii, rozcinając folię w ten sposób. Dzięki temu, że ona była w folii, pozostała soczysta. Nie należy oczywiście smażyć wędzonej ryby, ale naprawdę, gdy się ją podgrzeje, ona uwalnia wszystkie swoje aromaty. No i teraz
ta dziwna masa, którą robiłem, będzie wyglądała dużo ładniej, jeśli podamy ją właśnie w ten sposób. Ułożę ją dokładnie w tej foremce, którą mam. Oczywiście ugniatając całość łyżką. No i tak to mniej więcej wygląda. Zaiste i zwędzonej ryby można zrobić bardzo piękne danie. Rzecz, jeśli chodzi o produkty, absolutnie łotewska. Kminkowy likier, wędzony boczek, wędzona flądra, ziemniaki. To jest po prostu prawdziwy bałtycki smak. Niedaleko Rygi mieści się wspaniały skansen, którego początki sięgają lat 20. XX wieku. Oto gigantyczny budynek łotewskiej karczmy, ale idę dalej, ponieważ szukam śladów rybołówstwa. Rybołówstwo musi jeszcze chwilkę poczekać, bo naturalną koleją rzeczy jest, że skoro mamy karczmę, to mamy i kościół. W tym wypadku kościół przepiękny, proponuję go obejrzeć. To idealnie zachowana świątynia luterańska, cała z drewna, zbudowana w latach 1703-1705. Prawdziwy rarytas. Skansen jest wielki i podzielony tematycznie. W tym miejscu odtworzono łotewską wieś rybacką z początków XX wieku. Kapitalne chałupy i krajobraz przypominający nieco Kaszuby. Chylę czoło przed etnograficznym pietyzmem Łotyszy, bowiem wśród zagród zgromadzono całe mnóstwo archaicznych narzędzi rybackiej pracy. Do tej ogromnej sieci zmieściłby się z pewnością nie tylko pan Maluśkiewicz, ale i wieloryb. Widzę ogromną kotwicę, to z pewnością nie mogła być jednostka jeziorna, ale pełnomorska. Potrawę najlepiej dostosować do warunków panujących wokół, zatem będzie to typowe danie łotewskie, składające się z ingrediencji, które ludzie mieszkający w tych domostwach dawno temu mogli zdobyć. Znalazłem ten przepis w starej łotewskiej książce kucharskiej. Przyjrzyjmy się składnikom. To jest ryba, w tym wypadku filety z dorsza, ale mogą to być również filety z pstrąga albo jakiejś innej słodkowodnej ryby. Tutejsi rybacy bardzo często łowili zarówno w rzekach, jeziorach, jak i w morzu. Oprócz tego mamy tutaj chrzan w lasce. Do tego będą jeszcze jajka na twardo, masło, chrzan starty, kwaśna śmietana i z tego wszystkiego danie arcystare i miejscowe. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od laski, którą obieramy z wierzchniej skórki. Obrany kawałek korzenia ścieramy teraz na tarce. Nie, te oczka będą dobre. Potrzeba nam no mniej więcej 2-3 łyżeczki świeżo zestruganego chrzanu. Tyle chrzanu wystarczy. Co musimy zrobić teraz? Teraz musimy filety potraktować z obu stron świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Właśnie tak. I będę do środka kładł ten chrzan świeżo starty. Niedużo go, bo on ma wielką w sobie moc, więc po całej długości robię taką tutaj chrzanową ścieżkę i całość w ten sposób muszę zawinąć. Ryba będzie gotowana na parze. Teraz spinam wszystko wykałaczką. To jest jedyne odstępstwo od oryginalnego przepisu. Łotysze chcieliby to panierować w oryginalnej recepturze i smażyć. Moim zdaniem ugotowane na parze będzie miało delikatniejszy smak i będzie bardziej zgodne z nowoczesnymi trendami w sztuce kulinarnej. Tak to właśnie winno wyglądać. Kolejny filet w ten sam sposób przygotuję. Sól, pieprz, chrzan do wewnątrz. Całość zwinięta, spięta wykałaczką, albo można nawet związać to oczywiście nie sznurkiem, jakaś katastrofa, ale musimy sobie poradzić, tylko paseczkiem wyciętym na przykład z zielonej części pora.
I w ten sposób przygotowana ryba powinna gotować się na parze około 15 minut, oczywiście najlepiej pod przykryciem. Zajrzyjmy do tego garnka. No, ryba się gotuje, zmieniła kolor, jest biała, to znaczy, że jest prawie dobra. Zatem robię sos. Sos jest niezwykle prosty. Sos jest miejscowy, ale również znany w naszym kraju. Najpierw odlewam wodę, która tutaj w międzyczasie dostała się do naczyń, i to masło teraz kładę na patelnię, ale z jednym istotnym dodatkiem, mianowicie chrzanem. Ten chrzan, nie będę Państwa okłamywał, pochodzi ze sklepu. Zatem taki chrzan ze sklepu może być traktowany na przykład octem i trzeba go nieco przesmażyć po to, żeby właśnie nadmiar tego octowego smaku oddał. Zatem dorzucam chrzan i to się chwilkę winno w maśle tutaj dusić. Myślę, że z chrzanu uwolniły się już wszystkie obce, zbyt kwaśne aromaty. On się leciutko podsmażył i teraz będziemy go łączyć z kwaśną śmietaną. Po prostu najprostszy chrzanowy sos, robiony bez zasmażki, jeśli śmietana jest wystarczająca, a ta taka właśnie jest. Kwaśna i gęsta, bo to decyduje o użyciu zasmażki bądź nie. Wprzódy jajkiem na twardo. O tak. By nieco zmienić kolorystykę koperkiem. No i proszę Państwa, tak właśnie wygląda jedno z klasycznych łotewskich dań. Nie wiem, czy Państwo mają ochotę na coś takiego, ale proszę mi wierzyć, to smakuje naprawdę niezwykle przyzwoicie, a w dodatku składa się z rzeczy, które nie tylko Łotysze, ale i Polacy w domach z reguły mają. Z wyjątkiem świeżej ryby, ale i tę u nas w kraju również kupić można. Północny wiatr smaga taflę łotewskich jezior. Czasami spadnie kapuśniaczek. Ryby śpią, choć niektóre z nich już się wędzą. A ja żegnam Państwa. Do widzenia.